Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta na modach nazywanym Safe Mod. W tym odcinku zajmiemy się już wreszcie pszczołami. Żeby je zacząć robić, musimy wyprodukować dużo apiary. I właśnie pszczoły będą mogły nam produkować miód. Zrobiłem w tym celu dodatkowy mechanizm automatycznego craftingu dla studium maszyn, bo będziemy potrzebowali ich większą ilość. Tam zrobimy na razie 5 takich uli. Czyli analogicznie potrzebujemy 20 zębatek z tinu. Dobra, to już mamy. Dodatkowo będziemy potrzebowali jeszcze szkło. I na razie to nam wystarczy. Tu mam troszeczkę dużo pszczółek. Pszczółki łączymy w ten sposób, że łączymy tropical element. Princess z droną. Tutaj widzę, że większość mam jakiegoś warianta Modest. One chyba będą na pustyni chciały być. To będzie problem, chyba jeśli nie znajdę gdzieś tutaj w pobliżu jakiejś ula, to będziemy musieli jednak chyba troszeczkę polatać jeszcze. Albo ja polatam, a wy zobaczycie efekt końcowy. Na razie stwórzmy te ule. Dobra. Mamy już takich 5 przygotowanych. Weźmy kilka pszczółek ze sobą. Wezmę ten Modest, bo coś mi się wydaje, że tamte, że te, na pewno ich nie będę mógł chyba hodować. One potrzebują chyba być na bagnach i bagienne roślinki mieć. I one oprócz tego trują, ale to może spróbujmy. Chociaż możemy spróbować. I oprócz tego potrzebujemy jeszcze takie urządzonko małe do niszczenia uli. Robimy je z wełny oraz z partyków, których nie mam, dlatego wezmę dechy i znowu będę musiał je przerobić. Ach. Dobra, i chyba... czekajcie. Muszę sobie jednak chyba przypomnieć. Bo nie kojarzę teraz tak na szybkiego. Jak to się robiło? O, jest tutaj. Skrup. Skrup? Nie, to nie skrup. Ale bardzo podobnie wygląda. To jest do malowania, więc na pewno nie to. Koniec już? Aj. Może to skrup? Czarna wełna? Pewnie może dać jeszcze inne wełny. Zaraz zobaczymy. Tak, i białą. Aha, też. Czyli dobra, czyli jednak dobrze mi się wydawało. Tylko zmyliła mnie ta wełna, wam powiem. Weźmiemy 2. To służy nam do zbierania. Wrzućmy tutaj. Widzicie, teraz strasznie dużo mi się tych surowców zaczyna tworzyć. Będę musiał chyba wszystkie mechanizmy powyłączać. I coś pokombinować, jak to rozwiązać teraz najlepiej. Ale to zaraz będę. Ale no, to w międzyczasie coś popróbuję. Muszę jakoś zacząć się pozbywać nadmiaru tych surowców. Czekajcie, mam w ogóle coś do jedzenia? Mam. Rozbudowałem troszeczkę naszą palmę zmutowanych roślinek. Może wam pokażę pod koniec tego odcinka, jeśli nie zapomnę oczywiście. Tam nie lecimy, bo tam dostaniemy tylko i wyłącznie pustynne ule. Ule bym musiał znaleźć gdzieś w dalszych rejonach, bo tutaj mam ten kawałek odkryty. I co, ja polecę, poszukam jakiś uli i zaraz się spotkamy. Dobra, pszczółek już troszeczkę mamy nazbierane, jeszcze tutaj mam w tym pojemniku. W większości znalazłem meadows. No, najwięcej ich zlokalizowałem. I to głównie będziemy się na nich opierali. Czekajcie, jeszcze potrzebowałbym jakieś kwiatki sobie zabrać ze sobą. Bo one z nich będą czerpały energię, siły, czyli takie tam, jak to można tam nazwać. Tutaj nie mam ich za dużo tych kwiatów. Później może coś poszukam, na razie mam troszeczkę takich innych. Ale tutaj co jakiś czas jakieś kwiatki występują, więc zaraz je pozbieram. I powinno być ok. W tym miejscu postanowiłem, że wybuduję moją malutką taką paremkę. Nie mam czym oświetlić. Robimy to w ten oto sposób, że musimy położyć nasz ul.
Tu, w tym miejscu. Wchodzimy na szczur. W odstępach co dwa, tak wymyśliłem. Miejmy nadzieję, że nic nie popsuje się w ten sposób. A tak, żebyśmy mogli spokojnie tutaj dojść do każdego z tych uli, bo niektóre ule mogły się okazać, że będą nas zatruwały. Teraz tak on. Weźmiemy sobie pierwszy ul. Aha, czekajcie, bo to. Aha, tu moja faremka, którą mówiłem, że wam pokażę. No, odkryłem już troszeczkę nowych rodzajów roślinek, jak te kwiaty wszystkie, tulipanki, takie tam. Ustawiłem jedno runo do ich wzrostu, a drugie runo do zabijania wszystkich potworków. Bo wkurzały mnie najbardziej ptaki, które latały tam, skakały po tych grządkach i mi zawsze wszystko rozwalały. Myślałem, że mnie coś leciutko trafi, jak widziałem po prostu co chwilę zniszczone wszystkie grządki. Ten odcinek nagrywam idealnie, następnego dnia po tamtym. Wy go dopiero zobaczycie. Dzisiaj czwartek, więc. Nie. Piątek. To zobaczycie go w sobotę. Aha, czy jakoś tak. Dobra, połóżmy tutaj na razie ten pojemnik, do którego złożymy wszystkie nasze pszczółki. A później oczywiście zrobimy ten pojemnik z tej modyfikacji. I będzie od razu lepiej. Jest jeszcze jakaś modyfikacja, która zwiększa ilość tych pszczółek, ale powiem wam, że na razie ogarnę tą ilość, a dopiero później będę się bawił w kolejną. Spróbujmy połączyć Meadows z Modern. Zobaczymy wtedy, co uzyskamy ciekawego, a po drugie, bo to na razie chcę się pobawić trochę nimi. Czyli tak, w tym miejscu mieszamy zawsze królową, czyli princess, a na dole trutnia. Oni się łączą razem, czyli się bzykają i tak dalej. Jej się zapali korona i ona w tej chwili zaczyna już hodowlę. Tu mam takie oczywiście szczegóły odnośnie temperatury i takie tam zdety bajery. Tutaj mamy bardzo przydatne kiedy informacje. Na przykład teraz wiemy, że roślinami w dżungli są takie krzewy malutkie oraz liany. Naprawdę, jeśli bym tego nie przeczytał kiedy indziej, to bym o tym nie wiedział. A w Netherze to oczywiście brodawki. To żadna filozofia. To chyba każdy z was wiedział. Mamy warianta jednego. Teraz próbujemy go z czymś zmieszać. Na razie Aha, właśnie, tutaj chciałem jeszcze ich podpisywać. Dobra, tabliczki już mam. Teraz popodpisujemy, gdzie jaki owad siedzi. Tutaj położyliśmy Meadows plus Forest, chyba tak? Nie, przepraszam, nie Forest, tylko Modest. Czyli ten chyba z tundry, tak? Tundry? Nie, ze stepów plus ten z pustyni. Teraz tak, tutaj położymy Valianta i Foresta. Valiant plus Forest. Dobra. Teraz próbujmy dalej. Połączymy Meadows z Forestem. Foresta. Z Meadows, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. I połączmy jeszcze Foresta z Modest. I to będą chyba wszystkie aktualne kombinacje, a zaraz wam powiem dlaczego wszystkie, bo jeszcze teoretycznie mamy Tropicala. Tutaj połączymy Forest plus Modest. Forest. Modest, dobra. Tu połączymy Foresta z. Kurczę, za dużo tych nazw. Meadows. Okej, okay, mamy Forest. A w ostatnim połączymy Meadows z Forestem. Dobra.
I teraz zobaczymy, co z tego będzie wyrastało. Teraz tak, żeby to wszystko było ok, trzeba kwiatki zasadzić. Ale spróbujemy tak. Koło tego zasadzimy same te. Nie wiem tylko, jak to ma daleko, szczerze mówiąc. Temu a dobra, chyba obojęty jak to zasadzę. Tyle, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, weźmiemy sobie troszkę kwiatków. Tutaj mamy żółty. Tam mamy czerwonego i skopiujemy je. Bo oczywiście nie mam takich wielkich ilości. I pójdziemy tam je zasadzić. I zobaczymy, co nam się uda uzyskać. Albo zasadzimy kwiatki. I porobimy kolejne rzeczy, które też będziemy potrzebowali w tej modyfikacji. Czekajcie, dobra. Chwilę klikania. OK. Tyle nam powinno wystarczyć. I teraz tego też. Mam zabindowane te przyciski, prawda? Dlatego tak szybko idzie i nie słychać aż tak bardzo tego klikania. Bardzo fajne to jest. Naprawdę polecam wszystkim. Nie wiem, czy tam musimy sadzić te kwiatki, czy po prostu samo to z siebie nie będzie już rosło, bo przeważnie pisze, że po prostu brakuje kwiatków i temu to nie działa. A nie, właśnie, o tym mowa. No flowers. Ale się okaże, że w ogóle tutaj nic nie będzie rosło. Jak? Już jest ok? Ok. Dobra, tutaj zasadzimy ładnie tak na zmianę. Tutaj na odwrót. Żeby to wszystko by wyglądało. I ok. Dobra. Te wszystkie mają kwiatki. Wszystkie powiedziałem. Ok. I ty też. Sprawdzimy do tego na początku jeszcze, czy na pewno działa? Działa. Dobra, teraz skoro tam już się one powoli robią, będziemy musieli pilnować, żeby za każdym razem był dzień, bo te moje pszczółki tam aktualnie niestety nie lubią nocy. Po prostu nocy nie będą dawały nam miotku. Trzeba to będzie to pilnować. Czym bardziej zaczniemy je mutować, polepszać, tym oczywiście będą one lepsze, bardziej wytrzymałe i z różnych rzeczy będą mogły zbierać miodzik. Teraz tak, będziemy potrzebowali urządzenia pod tą modyfikację. Jest około siebie na szczęście. Nie pamiętam tylko, która jest od czego. Najpierw zrobimy tą. Study machine oraz copper, ale jest napisane, że musi być z forestry. Zróbmy piątkę, bo nie wiem, ile będzie nam potrzebne, szczerze mówiąc. Z Forestry. Nie wiem, czy ten, czy nie ten, szczerze mówiąc. Będzie kiepsko, jeśli to nie o ten im chodzi. Czyli tak, bierzemy Studio Machine. Kładziemy w tym miejscu. Nie, to było chyba tak o. Jest, dobra. Więc to już mam zrobione, tylko trzeba podpiąć energię. Ale zrobimy też ten drugi, na wszelki wypadek. Też nam się przyda na pewno. Ten, on potrzebuje tin akurat. Żaden problem, proszę, 6. Chodźmy, zróbmy. Jeszcze do Carpentera będziemy musieli podejść, żeby zrobić inne urządzenie. Czekajcie, to może odłożę na bok. Podejdźmy, czy mam w ogóle karpet, czy to jest karpetem w ogóle te urządzonko? Tak. Nie to będziemy tworzyli, coś innego. Tylko ja muszę się dowiedzieć jeszcze, jak to się robiło. Dobra, już chyba wiem. Teraz trzeba to pozbierać. Czekajcie, czyli tylko potrzebujemy tinu. Redstone'a. Potrzebujemy diamentów. Troszeczkę, nie przesadzajmy. Diamentów. Tinu. I chyba tych kawałków szkła. Tych o. Dobra. Teraz chodźmy, zobaczymy, czy wszystko zapamiętałem.
Oczywiście musimy nakręcić nasz mechanizm. Teraz taką. Usuniemy taką. Pod spodem kładziemy redstone. Na dole dajemy diament. Tin po bokach i po środku. O! Dostaniemy. Aj, nie będę wymawiał nazwy. Bo się pomylę oczywiście. Zaraz się nam stworzy, ja w tym coś jeszcze może najem. Zrobimy dwa urządzenia. No to po to, że jeszcze zrobimy analyzer, tak to się nazywa. Czyli takie urządzenie będzie stojące do analizy naszych pszczółek. Najgorsze jest to, że do tej naszej analizy będziemy potrzebowali miodziku. A jego nie będziemy mieli dosyć dużo. Dlatego z tym będzie lekki problem, ale też sobie jakoś z tym poradzimy. Mam wszystko? Mam. Strasznie powolnie to się robi. No to może one nie są nagrzane, ale nie będę ich teraz nakręcał, żeby tak były tylko i wyłącznie, żeby być. Tam jeszcze kable musimy pociągnąć, więc wezmę już kable ze sobą, bo pewnie je zapomnę później zabrać. Tylko kabel zabieramy i przycisk do uruchomienia. I dobra, wszystko jest już zebrane. Mamy B-Analyze oraz Analyze. Już wam pokazuję, jak go się tworzy. Po bokach brąz, 1B Analyze i oraz Studio Machine. Zrobimy tutaj sobie takie na razie wypadowe centrum do zarządzania naszymi pszczółkami. Zrobię je w tym oto miejscu. Czyli tutaj położymy Country Fur. Może nie będę lepiej wymawiał tych wszystkich nazw. Będzie chyba lepiej dla was. Tu mamy kolejne urządzenie. Nie wiem, do czego ono będzie. Nie wiem. Tutaj położymy ten do analizy, już bliżej naszych pszczółek. O. Tutaj będziemy wkładali miodzik do analizy. Tu mamy to samo, tylko że w ręku możemy to trzymać. Teraz tak, gdzieś tutaj w okolicy jest kabel. Tak mi się kojarzy, jak się bawiłem tutaj. Jest tu, on idzie. O, jest kabel. Czyli idzie tutaj. Ok. Teraz trzeba go doprowadzić do reszty tych urządzeń, czyli do tych oto, które potrzebują. To chyba niekoniecznie potrzebuje tego, tylko silników one chyba potrzebują. No, silników. Ale dobra, czyli silniki zamontujemy pod spodem. Teraz je dostarczę. Będzie ok. Dobra. Tutaj dwa silniki. Nie mam silnika żadnego. Czekajcie. Szybki kuker luker to nie te. Elektryczne sobie. O, wiem, skąd możemy wziąć. Jako, że coś się popsuło w mojej grze, nie mogę postawić rur transportowych, to te silniki są już nam tutaj całkowicie zbędne. Ja teraz weźmiemy te. Już próbowałem na wiele sposobów na świecie testowym, nawet to już próbowałem moim. Też nie wiem, co się stało z tymi modyfikacjami, ale już coś mi te silniki nie chcą w ogóle. A czy no, te rury transportowe znikają po prostu. Jak pójdę za daleko, to później jak wracam, to już tych rur, co były przedtem, nie ma. Więc uznałem, że nie ma najmniejszego sensu, żebym się męczył z tym wszystkim, się stresował i takie tam zdety, bajery. Dlatego, a tutaj położymy to, żebym tylko widział, czy silniki chodzą, bo niekiedy taką informację potrzeba. Uwierzcie mi. I połączmy to wszystko, o, z prądem. Wyjdźmy stąd. Pyk, pyk, pęk, pęk, pęk. I oczywiście trzeba to jeszcze uruchomić. Więc dajmy do jednego i do drugiego. Można, nie ma to tak samo? O, jest. Uruchomiony i ten też. Na razie uruchomimy tylko ten. On nam się przyda. Teraz zobaczymy, czy coś nam wyprodukowały nasze pszczółki. O! Ta wyprodukowała nam dwa miodu. Ta, 10 kokobin. Z tego chyba będziemy mogli wyciągnąć kokobin. Ta tylko jeden miodzik, strasznie słaba. Forest Modest, a ta plus Modest. No, zobaczymy. Ta, nic. Ale chamska pszczółka. Ta nam dwa wyprodukowała. Widzę, że te pszczółki
Meadows są chyba lepsze od tamtych. Forest tam jeszcze inny. Dobra. Teraz tutaj spróbujmy to przerobić na miodzik. Chyba jest jeden za jeden wychodzi. O. Z tego jeszcze nie wiem, co dokładnie możemy robić. Wiem, że jakieś pojemniki i lampki i świeczki. Czyli działa prawie jak węgiel. Węgiel. Wyleciało mi to słowo całkowicie z głowy. Zaraz tutaj powinny nam się potworzyć pierwsze nasze kombinacje. O, właśnie mamy pierwsze kombinacje. Dostaliśmy naszego Foresta oraz Meadows, dron, oraz nową dronę Common. Zabierzmy ją na pasek, te wszystkie drony. Tutaj dawaliśmy Forest plus Middle i to samo zróbmy aktualnie. Niech one jeszcze raz tam sobie przelecą. Tutaj mieliśmy Meadows plus Forest. Z tego dostaliśmy królową tych pszczółek Common. Też nam się ona przyda. Tutaj na razie nic nie postawimy. Tutaj dostaliśmy same Forest. Połączyliśmy Forest plus Modest. Czyli w tej takiej kombinacji chyba nie ma. Ale spróbujmy, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Połączmy ich jeszcze raz w taki sam sposób, jak tam mamy napisane na górze. Czyli Forest, Modest. Pszczółki zabierajmy. Teraz odłóżmy te pszczółki, których nie będziemy chcieli weryfikować. Dalej, Valiant plus Forest. O, ta jeszcze pracuje. Dobra. I tutaj mieliśmy Meadows plus Modest. I same Common dostaliśmy. Teraz taką. Tu nam się wyprodukował miodzik. Pójdźmy do tego urządzenia. Dodajemy miód. Nie, dodajmy pszczółkę. To nie. Surowce. A nie pisze jakie dokładnie. No tutaj co, wodę? A nie, on potrzebuje chyba nektar jakoś zdobyć. To nie. To. Powiem wam, że na razie nie mam pomysłu. Spróbuję jeszcze to wrzucić tam do środka. Może to zadziała. Jeśli nie, to po prostu ja się dowiem. No, dowiem się, o co chodzi i wam dam znać w kolejnym odcinku. Bo na pewno na tym nie skończymy odcinku z pszczołami. Teraz tak, tutaj wkładamy na górze miód i dostajemy informacje na temat tej nowej pszczoły. Czyli inactive. Jeśli będzie aktywna, czyli włożymy ją do ula, takie zdobywa właściwości. Czyli zamiast z kwiatków może korzystać z kaktusów oraz jest to specjalna pszczółka Modest. Idziemy dalej. Tutaj kolejne właściwości. Klimat hot, czyli ciepły, jest dla niej najlepszy. Temperatura tutaj też coś tam się zmienia. Jeszcze dokładnie tego nie znam, o co chodzi. Będę się dowiadywał w późniejszym czasie. Dostajemy nowy rodzaj miodziku, tutaj możemy z tego zdobyć. I wszystkie możliwe kombinacje, jakie są z tą pszczołą. No. Czyli wiemy, że tą zamieniamy na tą. Na przykład. Ok. Spróbujmy połączyć teraz tą Modest. Tutaj. Połączymy Common z Meadows. Zobaczymy, czy przejdą one. Politycznie ona chciała kaktusy, prawda? Ale jest na Flowers. Czyli ok, tutaj pasuje. Zmieńmy na nazewnictwo. To będzie Common. Nie wiem, czy to dobrze napisałem, bo nie przypatrzyłem się aż tak dobrze im. Tu mamy ten sam wariant. Tu mamy chyba też ten sam. I tutaj też. A do tego połóżmy ją jako robotnicę. Te pszczółki najwięcej nam dawały efektu, więc może je wrzućmy tutaj na koniec. I połączmy z pszczółką Common. Jak widzicie, naprawdę dużo tu kombinacji będzie i naprawdę, jeśli chce się opanować w pełni tą modyfikację, trzeba bardzo dużo czasu poświęcić.
Ja postaram się dojść do wyższych poziomów tych pszczół, rozgryźć trochę tą modyfikację i podzielić się z wami moimi informacjami, które uzyskam. Tutaj też się dowiem, jak z tego korzystać. Na razie może nie będę tak na szybkiego tego robił, bo to chyba nie ma takiego większego sensu. No. Ale takie podstawowe dane już wiemy. Z tego możemy stworzyć pochodnie, jak mówiłem. I nie pokażę tego pewnie, bo nie mam pochodni. Dobra, wiecie co? Dajmy może chwilkę im porosnąć. Tym pszczółku się jeszcze raz zużyć. I zaraz się spotkamy. Dobra, Houston, która się zrobiła. Kolejna pszczółka. Walniam, to jest dosyć unikatowa pszczółka. Rzadko ją się zdobywa, ale to się z uleją nawet możemy zdobyć. Też mamy kolejne pszczółki. Połączmy je z powrotem tak jak były. Niech nam spokojnie one produkują żarło. Te też połączymy. Jak widać, za dużo one nam nie dają, ale za to dużo miodu dostałem z tego, chyba około 4, więc bardzo, bardzo ważne i przydatne to będzie. Połączmy forest z Valiant w tym miejscu. A, czyli na odwrót. Teraz łączymy. No ciekawe, czy dostaniemy Queen od nich. Tutaj tak o, przerabiam tutaj powolutku znowu miód, plastry miodu. Będzie mnóstwo zabawy z tą modyfikacją, wam powiem. Dlatego nie wiemy, czy po prostu... Wiecie co, ja się dowiem po kolei, o co tu chodzi, jak uruchomić ten analyzer. Bo ten już wiem, jak uruchomić, ale on nam za dużo informacji teraz chyba nie przekaże. Może mam jakąś pszczółkę taką inną, niż te wszystkie tutaj. Jakiegoś komona może mamy jeszcze. Tu mamy jakiś komon dron. No spróbujmy, dobra? Położymy ją. Tak o, z kaktusów teraz byłaby najlepsze. Skrzyżowanie z pszczoły z Modest. Tu mamy jaki klimat by chciała. Wiecie, mało nam to mówi rzeczy. Dlatego nie. Ja się dowiem po kolei, o co chodzi. Może jakieś lepsze kombinacje jeszcze znajdziemy. Może się skuszę na tą modyfikację, która daje nam więcej jeszcze pszczółek. Czy jeszcze więcej modyfikacji, to w ogóle byłaby ekstra bomba. Ale to już zobaczymy. Dzisiaj jest troszkę krótszy, poniżej 30 minut, ale i tak nie jest tak źle, prawda? Dobra, więc dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie ulubione, polećcie znajomym i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku na temat pszczóły. Cześć!